Letni kurs muzyczny na dobre zaczął się już w Szczecinku. Do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Oskara Kolberga zjechała już nie tylko młodzież korzystająca z nauk, ale przede wszystkim znakomici nauczyciele. Między innymi do Szczecinka przybył profesor Wojciech Świtała, wysoko ceniony pianista, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach i juror w konkursie chopinowskim. W związku z tym przeprowadziliśmy z nim rozmowę o nauce, wyzwaniach przed muzykami czy obecności muzyki poważnej w mediach. To jest moja druga, że tak powiem, wizyta. Miałem okazję w ubiegłym roku. Atmosfera była bardzo miła, sympatyczna. Naprawdę ten kurs jest wyjątkowy z wielu względów też. Widzi się taki duży entuzjazm młodzieży, także skoro zostałem zaproszony, przyjąłem zaproszenie z przyjemnością. Ten entuzjazm przekłada się na jakość nauczania, możliwości tej młodzieży, która tutaj chętnie do Pana się zgłasza na lekcje? Znaczy bez entuzjazmu trudno w dzisiejszych czasach czegokolwiek się spodziewać, to jest najistotniejsza rzecz. Oczywiście to musi pójść w parze z wiedzą, z wrażliwością muzyczną, ale tutaj w tych elementach nie odnotowujemy jakiegoś spadku. Także to wszystko razem daje dobry efekt. Czyli wrażliwość muzyczna, tak jak była kiedyś, tak jest dzisiaj teraz wśród współczesnej młodzieży, o której nie słyszy się ostatnio najlepszych rzeczy. Dlaczego? A kto mówi złe rzeczy o dzisiejszej młodzieży? Ogólnie społeczeństwo. Tak, czasy się zmieniają i wydaje mi się, młodzież jest częścią społeczeństwa, więc to tak antagonizować nie należy. Wiadomo, zawsze powstaje jakaś taki rodzaj, no nie konfliktu, ale powiedzmy różnic zdań pomiędzy pokoleniami, ale to zawsze było, jeśli będzie. Pamiętam ze swoich czasów młodości czy dziecięcych, już się wtedy mówiło o upadku obyczajów, a jakoś tak udało się przetrwać, także teraz pewnie jest podobnie. I są nadzieje na przykład kolejne konkursy chopinowskie? No wiem, że Pan jest jednym z jurorów na tym wielkim wydarzeniu. Oczywiście, że są. To jest bardzo duże wyzwanie dla każdego. To jest efekt kilkunastoletniej pracy trudnej, ale wydaje mi się, że zawsze znajdują się pasjonaci, dla których muzyka jest jakby celem życia i przeżycia muzyczne jest bardzo ważne. Także na pewno będą. Mhm. A jakim jest Pan nauczycielem? Takim twardym czy raczej który lubi się uśmiechnąć do swojego ucznia i mu coś poradzić, poklepać po plecach? Nie wiem, to powinni ocenić ci, którzy ze mną pracują. Zawsze wydaje mi się, że staram się być w miarę przyjacielski, a czasami tak dostaję informacje z drugiej strony, że jestem strasznie wymagający. Także wie pan, to zależy po prostu. To są bardzo indywidualne takie relacje za każdym razem i to trudno. Jakby jakieś jedną definicję, że jest tak albo inaczej. Tempo wolno, impuls bardzo szybko i każdy następny dźwięk przygotowany bardzo. Dobra? Na klawiaturze. Próbuj. No ale chyba wobec przyszłego muzyka, takiego profesjonalnego, zwłaszcza grającego muzykę klasyczną, no trzeba być surowym, prawda? To prawda, bez dyscypliny, bez samodyscypliny, no i oczywiście tej kontroli pedagogicznej na pewnym etapie kształcenia no nie da się osiągnąć. Muzyka klasyczna jest dzisiaj chętnie grana wciąż? Myślę, że tak. No, sądząc po ilości młodzieży na salach koncertowych dużych, chociażby tych w Katowicach, no to wydaje mi się, że tak, no to jest jakieś takie, wydaje mi się, ciągłe zapotrzebowanie jednak na powrót do pewnych źródeł kultury, co by to nie powiedzieć, europejskiej. I w sumie to jest jakby podstawa tej naszej cywilizacji, więc nie wyobrażam sobie, żeby nagle to zapotrzebowanie zniknęło. Oczywiście są obszary kultury masowej, która trochę wypiera, szczególnie z mediów, nad czym bardzo ubolewamy. Że tak mało jest w tej chwili muzyki klasycznej, która jest niesłychanie potrzebna, no ale to już kwestia pewnej komercjalizacji. Natomiast wydaje mi się, jeżeli chodzi i o sale koncertowe i tak samo jak obszary i chociażby internetu, to ona ma się dobrze
i rozwija się prawidłowo. No ale wciąż na szczęście są rozgłośnie radiowe, zwłaszcza publiczne, które chętnie grają muzykę klasyczną. No coś pan na ten temat wie, no bo nagrywał pan przecież muzykę, płyty, prawda, i koncerty w tych studiach. No tak, no Dwójka jest zawsze tym takim jakby dla nas podstawowym źródłem wiedzy i informacji o tym, co się dzieje. Telewizja, kultura i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli w każdej pozostałej również się znajdzie czas troszkę na odrobinę tej kultury wyższej, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo pożądane. Trudniej jest dzisiaj właśnie z mediami pod tym kątem właśnie wyższej kultury współpracować. Znaczy mam na myśli, nie wiem, zachęcić kogoś do tego, żeby w ogóle chciał słuchać muzyki klasycznej. Więc no trudno mi się wypowiadać, akurat po tej stronie nie, że tak powiem, nie działam. Generalnie mamy do czynienia zawsze z studentami, uczniami, którzy chociażby z racji tego, że są w tej uczelni muzycznej, no to są zainteresowani. Pewnie, że być może jest trudniej, tak. Trudniej jest dotrzeć, także trzeba troszkę nowych sposobów może na to, ale niemniej jest to potrzebne, niezbędne po prostu. Ja bym tylko powiedział jedno, że my troszkę nie doceniamy kształcenia muzycznego generalnie. Gdyby się przyjrzeć temu, co dzieje się w krajach Dalekiego Wschodu, Japonia, Chiny, to jest element wykształcenia, jeden z bardzo podstawowych elementów wykształcenia. Co więcej, jeżeli chodzi o naukowe badania, jest stwierdzone, że obcowanie z muzyką, czy uczenie się muzyki bardzo rozwija intelektualnie, w sensie pewnych obszarów w mózgu. Więc to jest jakby inwestycja tych społeczeństw w swoją przyszłość. No, można to też kontestować, na przykład biorąc za przykład Stany Zjednoczone, gdzie tam panuje raczej muzyka rozrywkowa, chociaż tam też są wielkie i głębokie tradycje grania muzyki w ogóle. No, to nie można tak jednostronnie oceniać. Pewnie, że są obszary różne bardzo. No, zwróćmy uwagę, że chociażby jazz to też jest muzyka o bardzo dużym stopniu profesjonalizmu i tu nie można powiedzieć, że to jest coś rozrywkowego. Natomiast no, poziom kształcenia tego najbardziej, na najwyższym stopniu jest fantastyczny, Juilliard School of Music czy Stanford University. Akurat miałem okazję pracować z tą młodzieżą. Inna sprawa, że większość tamtejszych studentów to są jednak studenci pochodzenia azjatyckiego. Ale to istnieje i to istnieje na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No w Polsce tutaj też, jak byłem ostatnio na terenie kampusu Akademii Muzycznej w Gdańsku, też widziałem pełno Azjatów właśnie, nawet w Polsce. I sądzi pan, że właśnie oni są tymi najzdolniejszymi muzycznie albo może warsztatowo muzykami? Oni są przyszłością w ogóle muzyki poważnej? No nie sądzę, chociaż no ich zaangażowanie jest olbrzymie i zapał do tego i pracowitość. Także to są te elementy plus. No oczywiście no, to, co się wiąże z jakąś ogólną polityką tych krajów, inwestowanie właśnie w edukację artystyczną młodych ludzi. Także stąd na większości uczelni w tej chwili europejskiej no, to jest czasami wręcz większość studentów. U nas praktycznie no, też zaczyna być to element bardzo znaczący. Na przykład w mojej akademii to już jest ponad 8% ogólnej liczby studentów to są obcokrajowcy, w tym większość oczywiście Azjatów. Także to jest jakiś taki trend. No, my jesteśmy otwarci na zainteresowanie wszystkich. No, skoro z tamtej strony jest większe niż z naszej, no to odpowiadamy na to zainteresowanie. No i dzięki temu później oni dominują na przykład na konkursach chopinowskich, prawda? To się często tam przewijają Azjaci. A jeszcze takie pytanie, czy to nie wynika właśnie też z tego, że jest więcej obcokrajowców, przynajmniej w szkołach polskich nawet, coraz więcej. Nie wynika to z tego, że właśnie gdzieś się zagubiła jakaś taka
nauka po prostu muzyki na etapie szkoły średniej? Nie wiem, generalnie my przechodzimy dosyć, w zależności oczywiście też od regionów naszego kraju. Po pierwsze mamy pewien nisz demograficzny, po drugie jednak transformacja i to, co się stało przez 20 parę ostatnich lat, co ma swoje znakomite oczywiście generalnie znaczenie i bardzo dobrze, że tak jest. Natomiast to spowodowało pewne takie zmiany dotyczące sposobu myślenia. Jednak pewien konformizm taki i szukanie przede wszystkim takich dóbr, powiedzmy, no, konsumpcyjnych, co przewartościowało troszkę, że teraz na przykład trudno jest nastawić kogoś na długoletnią pracę, z której nie wiadomo, czy jakiś tam ostateczny wynik powstanie, zamiast, powiedzmy, no bardzo szybkiego tak zwanego zysku i tak zwanego wymiernego efektu materialnego. To jest taka ogólna tendencja, także pod tym względem trochę się zmieniła, ale się zmieniła mentalność jakby całego społeczeństwa. Ale ostatnie lata już pokazują, że jakby te trendy zaczęły się odwracać. W wielu regionach już jest coraz większe zainteresowanie znowu gdzieś jest tym odskok. Ja myślę, że my po jakimś czasie też dojdziemy kiedyś do sytuacji, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, na przykład przy okazji kursów dla młodzieży, jest kurs dla amatorów, gdzie ostatnio miałem okazję pracować z profesorami w granicach 60-latkami, 70-latkami z Stanford, z Columbia, z tego typu, niejednokrotnie ocierających się o Nagrody Nobla, dla których nagle okazuje się, że jak już się dorobią tej całej swojej fortuny, osiągną w swojej profesji tyle, to co mogli osiągnąć, nagle staje się znakomitą pasją muzyka i oni to realizują w sposób świetny i reprezentują naprawdę najwyższy poziom. Także to jest jeszcze ten obszar, do którego może kiedyś dojdziemy. A dzisiaj się czuje pan bardziej pedagogiem czy muzykiem, który woli nagrywać płyty? Jednym i drugim, z tym, że pedagogika mnie troszkę przytłacza, bo mam bardzo, bardzo liczne grono studentów w tej chwili. Ja powiem tylko tyle, że od początku roku wysłuchałem 3000 pianistów. Także to jest, uważam, że to jest dosyć dobry wynik od Japonii przez Australię i Stany i oczywiście u nas plus całe eliminacje do konkursu szopenowskiego. Także jakiś przegląd mam. Natomiast no, to się wiąże z tym, że to jest ogrom czasu spędzony. Przecież się nie żałuję, bo to jest zbieranie pewnych doświadczeń, no ale to chyba ma 24 godziny niestety. Tak. A ma pan jakiś taki swój indywidualny klucz w dobieraniu takich muzyków do szkolenia do siebie, do akademii, albo właśnie na konkurs szopenowski? Nie ma takiego. Nie ma. Nawet gdyby, no nie. To każdy jest jednak pewną indywidualnością. Oczekuję, ale jakichś takich inspiracji, że zainteresowania przede wszystkim tym, co robię, co się robi, dbałością o jakość dźwięku, słyszeniem tego, propozycją artystyczną. Wychodzi młody człowiek i jeżeli on ma coś do zaproponowania, to jest pewna baza, na której można budować. Także to jest ważne.